Dzień dobry, witam wokół Watchdoga w naszym cotygodniowym podsumowaniu różnych rzeczy, które się związane są z jawnością, z demokracją, z praworządnością tak naprawdę, bo to wszystko jest w tym, mieści się w praworządności. Pierwsza ważna rzecz, ale nie tylko tygodniowa ważna rzecz, ale ważna, jeżeli chodzi o prawo do informacji i o jawność. Wczoraj został zakomunikowany wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie naszej, czyli sieci obywatelskiej Watchdog Polska, przeciwko Polsce, w sprawie o ujawnienie, która dotyczyła pierwotnie ujawnienia kalendarza Julii Przyłębskiej i Mariusza Muszyńskiego, czyli osób, które były w Trybunale Konstytucyjnym i są, a związane z pełnieniem funkcji prezesa i wiceprezesa. Europejski Trybunał Praw Człowieka zgodził się z naszymi zarzutami, że doszło do naruszenia artykułu 10 konwencji, że mamy prawo do wiedzy o tym, z kim się spotykała Julia Przyłębska i Mariusz Muszyński, pełniąc swoje funkcje. Jest to bardzo ważny wyrok z dwóch powodów. Pierwsze, jeżeli chodzi o takie rozumienie prawa do informacji i podejścia w Polsce do jawności. A druga rzecz taka, która systemowa tak naprawdę, która się wpisuje w całą linię orzeczniczą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wskazującą, że może dojść do naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w sytuacji, w której nie jest udostępniana informacja. Ten pierwszy kontekst jest bardzo ważny, bo w tej sprawie przeszliśmy przez wszystkie sądy polskie, które wskazywały, że w Polsce prawo do informacji nie obejmuje dostępu do kalendarzy, jest to tak zwany dokument wewnętrzny, roboczy, techniczny. No od samego początku w tej sprawie powołaliśmy się na artykuł 10 konwencji. Wskazywaliśmy, że trzeba szerzej na to patrzeć, że prawo do informacji to nie jest informacja publiczna, tylko mamy prawo do informacji o tym, co robią najważniejsze osoby w państwie i politycy. I Trybunał, Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał w tej sprawie trzy najważniejsze rzeczy, że jesteśmy organizacją, która działa w ważnym interesie publicznym, czyli dostarcza, uzyskuje informacji, dostarcza je do debaty publicznej. Druga rzecz jest taka, że Trybunał się zastanawiał, czy ta informacja ma duże znaczenie, czy ma znaczenie tak naprawdę dla debaty publicznej i bezwzględnie zgodził się z tymi argumentami, że ten moment spotykania się polityków z prezes Trybunału Konstytucyjnego jest bardzo ważny do oceny publicznej. Czyli musimy o tym wiedzieć, że musimy oceniać funkcjonowanie styku polityki i Sądu Konstytucyjnego. I trzecia rzecz, która jest ważna, to jest właśnie w tym drugim wątku, że Europejski Trybunał Praw Człowieka tak naprawdę pokazał, że nie powinniśmy podchodzić tak formalnie do zgodnie z prawem, ale powinniśmy odejść od tego myślenia o jawności w Polsce jako informacji publicznej. Czyli nie, żeby nie poszukiwać tego, czy możemy o coś pytać, czy to jest związane ze sprawą publiczną i z tym, co dotyczy wielu spraw, jeżeli chodzi o polskie sądy, czyli takiego właśnie, czy to jest informacja publiczna. Tu Trybunał powiedział, że jeżeli jest to informacja ważna do debaty publicznej, to nie ma znaczenia jej charakter. Tak naprawdę niezależnie, czy ona jest robocza, wewnętrzna, czy jakiś inny ma jeszcze charakter. Jeżeli to jest informacja, która staje się podstawą debaty publicznej, to jej nieudostępnienie będzie naruszeniem artykułu 10 konwencji. Ten wyrok jest tak ważny zarówno dla nas jako organizacji, która od lat to podkreślała ten wątek szerszego rozumienia prawa do informacji, ale to jest dobry wyrok dla demokracji, że politycy nie mogą ukrywać, z kim się spotykają, jak są załatwiane różne rzeczy. Ogromne gratulacje dla wszystkich, którzy przez lata nam kibicowali, dla tych, którzy nas wspierają. Też ta sprawa ważna, że jest z 1% opłacana. Duże podziękowania dla Adama Kuczyńskiego, radcy prawnego, który nas w tej sprawie reprezentował i za ogromne wsparcie dla drugiego naszego pełnomocnika, profesora Michała Bernaczyka, który włożył ogromny komponent wiedzowy do tej sprawy i pokazał szersze rozumienie prawa do informacji, też tego styku prawa do informacji i naszej ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wykonaliśmy wszyscy ogrom roboty. Przepraszam za to słowo, ale tak naprawdę to był kawał roboty, który pozwala nam się cieszyć z jawności i z tego, że zostało to docenione przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to ona jest również systemowa. My od 2020 roku przyglądamy się temu, jak samorządowcy przekazywali czy nie przekazywali dane wyborców w wyborach, tak zwanych wyborach kopertowych.
Kiedyś zrobiliśmy taką mapę, na której nanieśliśmy odpowiedzi ze wszystkich gmin, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, czy jego gmina przekazała, czy nie. W tej chwili powstała taka wyszukiwarka, że można wpisać gminę i zobaczyć przed wyborami, tak, czy w waszych gminach dane wyborców zostały przekazane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów. Komitet Obrony Demokracji właśnie przy wykorzystaniu naszych danych zrobił taką wyszukiwarkę. Zachęcam, link w nagraniu do tego, żeby spojrzeć, czy wasze władze przekazały dane wyborców, bo tak naprawdę nie było, to przekazanie, to jest ważne, danych, to pokazuje, czy wasze władze były praworządne, czy działały praworządnie, dlatego że nie było wtedy przed wyborami, tak zwanymi próbie zrobienia wyborów kopertowych, nie było podstawy prawnej do tego, żeby przekazać te dane wyborców, więc te samorządy, które przekazały dane wyborców, naruszyły prawo. Zachęcam do spojrzenia też w tym kontekście wyborów samorządowych i spojrzenia, jak te wasze władze działały. I trzecia rzecz, do której zapraszam, to krótko, w nagraniu jest link do artykułu w Polityce o tak zwanych slapach, czyli przekrojowe spojrzenie na to, jak jest z tymi różnymi pozwami, sprawami sądowymi, które służą do tego, żeby uciszyć osoby, żeby się nie pytały, nie pytały o różne rzeczy, nie informowały. Czyli takie, czym są slapy, jak to wygląda, jaka jest rola organizacji społecznych, ten sieci obywatelskiej Watchdog Polska, żeby pomagać ludziom, którzy stają w tej sytuacji, w której ktoś ich pozywa za to, że są aktywni, że chcą wiedzieć i chcą o tym informować. I tak wracając do jeszcze Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i tego, że wiele naszych działań jest dzięki waszemu wsparciu, przypominam, że dalej trwa okres 1,5%. Pamiętajcie, żeby przeznaczać te 1,5% na sieć obywatelską Watchdog Polska. Na naszym BIP-ie możecie obejrzeć wydatki wcześniej z 1%, z 1,5%, na co wydajemy. Najczęściej to są kwestie prawne, pomagamy. Poza 1% zawsze zachęcam do tego, żeby wspierać nas regularnie. Demokracja sama się nie zbuduje. Dziękuję i do usłyszenia.